Dlaczego mówicie do mnie, panie, panie, a nie czynicie tego, co mówią? Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich i czyni je. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Jest to jeden z bardziej znanych fragmentów Biblii. Myślę, że wszyscy wierzący chrześcijanie no to już go znają wręcz na pamięć, ale myślę, że ta znajomość jest powierzchowna, że tylko część wierzących naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, o czym ten fragment mówi. Dla większości myślę, że oznacza on, że jeśli uwierzyli w Jezusa i czytają Biblię, to znaczy, że ich życie opisuje ten pierwszy dobry przypadek, czyli człowieka, który zbudował dom na skalę. Jeśli jednak przyjrzeć się dokładniej temu fragmentowi, to warunki, by móc powiedzieć, że się ma ten dom zbudowany na skalę, są tu bardzo restrykcyjne. Poświęćmy im kilka minut. Najpierw w formie bezpośredniej, nie tego obrazu. Każdy, kto przychodzi do mnie, czyli przychodzi i słucha słów moich i czyni je. Trzy etapy, czy trzy elementy. Przychodzi, słucha, czyni. Oczywiście tu do tego pierwszego etapu, czyli przyjście do Jezusa, tu jest chyba najmniej wątpliwości, choć też nie obywa się bez nich. Bo co to znaczy przyjść do Jezusa? Spora część członków kościołów protestanckich myśli, że jeśli nie lubi katolicyzmu i jest członkami kościoła protestanckiego jakiegoś, no to już przez to przyszli do Jezusa. Nic bardziej błędnego. Można nie lubić tej czy innej religii, można pewne poglądy religijne mieć właściwe, ale absolutnie nie być chrześcijaninem. Żeby można powiedzieć, że przyszło się do Jezusa, to trzeba się spotkać z Nim osobiście. Żeby spotkać się z Nim osobiście, tak jak Jezus to opisuje w ostatniej księdze, księdze Apokalipsy, kiedy mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego. To spotkanie osobiste musi być poprzedzone usłyszeniem głosu Jezusa, zrozumieniem Go, kim On jest, po co przyszedł, dlaczego to właśnie do mnie przyszedł, czego ode mnie chce, dlaczego to ja potrzebuję Jezusa. I tu kłania się uświadomienie swojego potępienia. Nie, że ja jestem lepszy od innych, bo na przykład nie modlę się do obrazu, bo nie chodzę do kościoła, tu w sensie katolicyzmu, bo nie wierzę tam w przemienienie i tak dalej. To absolutnie człowieka nie czyni lepszym. Człowiek, który ma przyjść do Jezusa, ma paść już nie na kolana, na twarz w przenośni przed Nim, rozumiejąc ogrom swojego grzechu, który oddziela go od Boga i ogrom miłości Jezusa, który za nas przyjął całą karę nam należną. Po to właśnie Jezus stuka do twoich drzwi, byś to zrozumiał. I następny element i drzwi otworzy. To nie może być przynależność do Kościoła, to nie może być zmiana światopoglądu czy zmiana obyczajów. To musi być osobista decyzja powiedzenia, Panie, jestem Twój, wejdź do mnie, daj mi zbawienie i przemień mnie tak, jak Ty chcesz. Od tego momentu, jeśli to jest świadome i szczere, człowiek może powiedzieć, że przyszedł do Jezusa. Następny krok to jest słucha słów moich. By mój dom był postawiony na skalę, to muszę tak przyjść do Jezusa i słuchać Jego słów. I teraz taka powierzchowna interpretacja to może być, no, czyta Biblię albo słucha kazań. Absolutnie nie o to tutaj Jezusowi chodziło. Słucha Jego słów, to znaczy rozumie ich intencje. Oczywiście jest w ciągłym kontakcie z tym słowem, to co Jezus mówił, że normalnie to ludzie potrzebują chleba do życia fizycznego, a do życia duchowego potrzebują Słowa Bożego. Czyli codzienne obcowanie ze Słowem Bożym, ale nie na zasadzie religijnej, że gdzieś się odsłuchało i to tak jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, ale dogłębne rozważenie.
czyli znalezienie sensu tego, co Jezus mówi. Nie jakaś powierzchowna, szybka, płytka, taka, która odzwierciedla jakieś stereotypy mojego kościoła na przykład, interpretacja, ale osobiste szukanie sensu, prawdziwego sensu w słowach Jezusa. To jest praca, można powiedzieć, intelektualna, ale też i duchowa. O ile wielu chrześcijan zgodzi się, że jest to praca duchowa, czy pewien proces duchowy, o tyle niewielu już zgadza się z tym, że jest to wysiłek intelektualny, że jest to żmudne ćwiczenie intelektu, żeby zrozumieć to, o co Jezusowi chodzi. Wielu wierzących uważa się za wielkich znawców Biblii, a kiedy wypowiada się na jej temat, to lepiej, żeby nic nie mówili. Takie to są głupoty. Ci ludzie zapewne myślą, że oni rzeczywiście słuchają ze zrozumieniem Słowa Bożego. W rzeczywistości ich rozumienie jest tak płytkie, tak infantylne, że człowieka, który troszeczkę więcej zrozumiał, to po prostu razi. Jak ten człowiek może pleść takie głupoty i jednocześnie mówić, że słucha lub naucza słów Jezusa? Także ten kolejny aspekt, kolejny etap, żeby móc powiedzieć, że mój dom jest zbudowany na skalę, słuchanie słów wcale nie jest takie proste. To jest naprawdę dogłębne wgryzanie się na poziomie tym także intelektualnym w to, co tak naprawdę Bóg w swoim słowie chciał przekazać. By mocniej unaocznić, o co tutaj chodzi, posłużę się teraz określeniami, które już są z budowy domu, które Jezus użył w tym tekście. Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał, czyli zagłębiał się, szukał czegoś więcej, wchodził pod powierzchnię, pod to, co widać na pierwszy rzut oka. Kopał, ale Jezus na tym nie poprzestaje. I dokopał się głęboko. To nie jest tylko kopanie, dobrze, tam postudiuję trochę Biblię, ale to jest proces, który ma mnie doprowadzić do istoty. Dokopał się głęboko i założył fundament na skalę. My nie możemy pozwolić sobie tylko na to, że gdzieś tam trochę rozważamy Biblię, gdzieś tam trochę posłuchamy mądrzejszego nauczania na temat Słowa Bożego. Jeśli nasz dom, osobisty nasz dom, nasze życie ma być zbudowane na skalę, to my osobiście tę pracę dokopania się głęboko do samej istoty, do skały, do najgłębszego, do prawdziwego sensu Słowa Bożego musimy zrobić na własną rękę. Oczywiście możemy korzystać tu z pomocy innych ludzi, ze słowników, z opracowań różnych, ale ostatecznie to musi być nasza praca. Tak jak i człowiek, który buduje dom, może się posłużyć łopatą, taczką, nawet koparką, ale to on musi zejść pod powierzchnię, on musi sam dojść do tej skały. I trzeci element czyni je. Wielu ludzi nie rozumie Słowa Bożego, myśli tylko, że jej rozumie. Niewielka część protestantów w dzisiejszej Polsce, bo do tego się mniej więcej środowisko odwołuje, rzeczywiście rozumie Słowo Boże, ale jeszcze mniejsza część z nich czyni je, bo rozumieć, a czynić to jest kolejny duży krok, to jest wręcz skok. Żeby przejść od zrozumienia do czynienia, musimy pokonać to, co w nas przeszkadza Słowu Bożemu. Musimy pokonać bezwładz naszego ciała, pokusy. Inaczej mówiąc, musimy pokonać skłonność do grzechu. A w tym momencie to już jest proces ponadnaturalny, ponad nasze siły. Tu musimy skorzystać z pomocy Boga. Tu najbardziej uwidacznia się duchowy, ponadmaterialny aspekt tego procesu. A więc by nasze życie rzeczywiście było tak jak ten dom postawiony na skalę, musimy prawdziwie przyjść do Jezusa, musimy kopać głęboko, by dokopywać się codziennie do tego, co Bóg objawia w swoim słowie i przede wszystkim musimy później z pomocą Boga popchnąć nasze ciało, nasze myśli, nasze serce, by chciało iść za tym, co odkryło.